Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj bardzo miło mi Was poinformować o nowej współpracy z firmą Case King. Co to właściwie jest Case King? Jest to duży niemiecki sklep komputerowy, sklep online, w którym znajdziecie naprawdę dużo świetnego sprzętu dla graczy i nie tylko. Przede wszystkim mamy tam różnego rodzaju obudowy, chłodzenia oraz oczywiście to, co ja lubię najbardziej, czyli sprzęt dla graczy. Firma Case King jest dystrybutorem kilkunastu bardzo fajnych marek. Jednym z takich ciekawych producentów jest firma Cougar, czyli producent sprzętu dla graczy. Są myszki, są klawiatury i o wiele więcej. Dzisiaj zobaczymy sobie rozpakowanie takiej właśnie myszki Cougar 550M. Jest to myszka optyczna o bardzo przyzwoitych parametrach. Tak więc za chwilkę ten sprzęt sobie rozpakujemy. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie. I tutaj do kompletu z myszką dostałem podkładkę firmową, taką od Case Kinga, i między innymi na tej podkładce będę testował tą myszkę, więc na pewno taka podkładka przyda się do testów, a testy już niedługo. Tak więc po tym dość długim wstępie pora już przyjrzeć się dokładnie temu sprzętowi. Zaczynamy! No dobrze, moi drodzy, bierzemy się za rozpakowanie, za dokładne obejrzenie tej myszki od Cougara. Natomiast zobaczymy, co za podkładkę tutaj Case King przysłał do testów do tej myszki. Ok, z tego co widzę, taka bardzo standardowa podkładka, z tym, że bardziej rozciągnięta wszerz, czyli bardziej taki prostokąt. Całkiem przyjemna w dotyku, co prawda bez obszywanych brzegów i tak dalej. Natomiast mamy logo Case Kinga i solidną gumę na spodzie, więc podkładka się już teraz widzę, że bardzo dobrze trzyma biurka blatu, więc będzie się dobrze testowało. A powierzchnia wygląda tak, czarna, jednolita, dobra i do myszek laserowych, i do optycznych. Natomiast ta myszka, już widzimy, że jest to myszka optyczna. Maksymalne DPI 6400, więc naprawdę dużo, bardzo precyzyjny sensor optyczny. Jest to model 550M, firma niemiecka. Zapamiętajcie ten znaczek Cougara, ponieważ mam nadzieję, że tego sprzętu na moim kanale będziecie oglądać sporo w najbliższym czasie. Troszkę tego sprzętu już widziałem w internecie, więc zapowiada się naprawdę dobrze. Mam informację, że myszka podświetlana w 16,8 milionach kolorów oraz jakiś system sterowników UIX, edycja żelazno-szara. Czyli taki całkiem fajny kolor w połączeniu z podświetleniem na obrazku robi to wrażenie. Jak będzie na żywo, oczywiście zobaczycie. I moi drodzy, pozostałe cechy. 32-bitowy procesor ARM, przyciski programowalne tutaj, 6 przycisków w sumie, 1000 Hz próbkowania, 1 milisekunda reakcji, wbudowana pamięć 512 KB i wielokolorowe podświetlenie w dwóch strefach. Dobrze. Po boku mamy dalsze wizualizacje. 1000 Hz próbkowania, 5 milionów żywotności gwarantowane poprzez przełączniki Omrona i przycisk do przełączania DPI. Z drugiej strony ponownie informacje, myszka przeznaczona m.in. do FPS-ów, do gier MMO, MOBA i RTS-ów. Minimalne DPI to 50, przy okazji się dowiadujemy, i sensor optyczny to model SDNS3988. Z ciekawszych tutaj danych jeszcze mamy ilość klatek, ale też 200 EPS-ów, jeśli chodzi o prędkość i przyspieszenie 50G, czyli parametry spotykane już w takich myszkach z najwyższej półki jakościowej. Przewód 1,8 m i 120 g wagi, więc taka waga średnia. No i z tyłu mamy kolejne opisy wysokiej jakości, rolka, przełączniki, m.in. też antypoślizgowe boki oraz wyświetlacz LED z trzema tutaj diodami. No i dobrze, po raz kolejny powtórzenie tych wszystkich cech. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pudełeczko, to już mamy przyswojone. Natomiast teraz bierzemy się już za samą myszkę. Ok, udało się ją dość szybko oswobodzić. Zobaczcie, mamy coś, co producenci teraz dają często, czyli naklejki. Te całkiem fajnie wyglądają. Mamy też taką malutką instrukcję podstawową, instalacja oprogramowania, skąd pobrać i podstawowe cechy tej myszki. I myszka zapakowana jeszcze w woreczek, więc bardzo miło ze strony producenta, że tak ją zabezpieczył. Natomiast mi on już nie będzie potrzebny, więc przyjrzyjmy się samej myszce. Przewód, jak widzicie, przewód w oblocie, jak to przystoi na myszkę dla graczy.
No, ten oplot jest dość miękki, dość elastyczny. Mamy wtyczkę z logo Cougara. Oczywiście pozłacane styki dla najszybszej reakcji przełączników. Co ciekawe, przewód wystaje tutaj z takiej kotwicy dość dużej z lewej strony myszki. A wygląda to dość oryginalnie. Już widzimy, że myszka ma tutaj też coś takiego. Takie dwa wysunięte elementy w środku, rolka. Widzimy ją całą, jak się kręci i od spodu, i od góry. Powiem Wam, że rolka robi świetne wrażenie, ponieważ przesuwa się tak leciutko i działa też jako przycisk. Mamy duży przycisk do zmiany DPI i co ciekawe, nie wciska się go tak, tylko przesuwa jakby do tyłu. No, jestem ciekaw, jak to będzie działało w praktyce. Przyciski główne są dość duże i reagują na całej powierzchni bardzo ładnie. Klik jest też taki dość wyraźny, więc powinno się fajniej używać. Przyciski boczne, jak widzicie, duże. I tutaj będzie ten wyświetlacz. Po bokach faktycznie takie gumowane elementy poprawiające chwyt, z drugiej strony również. Góra wykonana z bardzo ładnego tworzywa. Nie ma tutaj błyszczących elementów. Wszystko jest takie dość matowe, dość proste, jednocześnie fajne połączenie kolorystyczne moim zdaniem. Tutaj mamy jeszcze taki element też kolorowy, pomarańczowy, tak samo jak tutaj te elementy, więc to wszystko daje bardzo fajne wrażenie. Tu chyba mamy diodę, to będzie podświetlane. I od spodu, ulala, zobaczcie, naprawdę wielkie ślizgacze, tutaj dwa i tutaj jeszcze jeden i mamy sensor optyczny. Myszka, jeśli chodzi o rozmiar, to raczej duża do mojej dłoni, dość dużej do palm gripa bez problemu, do crow gripa być może jeszcze się uda, natomiast jest to myszka raczej już kategoria średnia, nawet bym powiedział, że myszka z dużych. Więc już, moi drodzy, rozpakowaną myszkę mamy. Powiem Wam, że pierwsze wrażenia po prostu świetne, nie mogę się wręcz doczekać, aż ją sobie teraz podłączę do komputera, zainstaluję oprogramowanie i rozpocznę testy. Was w międzyczasie zachęcam także do zapoznania się z ofertą sklepu Case King. Naprawdę warto zajrzeć. A tymczasem pamiętajcie, że warto też wejść na mojego Facebooka i zaglądajcie też najlepiej codziennie na kanał, ponieważ ciągle tam się coś dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!